Oj. Co jojojojojojoj? Panie! Co? Panie, pan wie ile to emerytur trzeba na to no, ale wydać? No trzeba było dołożyć trochę, no, no żeby było porównywalnie mniej więcej, tak? Czekaj, bo on już kręci. Bo tutaj mam tego, wiesz jaką klimatyzację? Full manual control. Tak, ale kurde chłodzi, aż sobie tutaj przeziębiłem coś. To auto w ogóle wygląda jak lodówka. Proszę pana, przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też się przywitam. Kulturalnie. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście i subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki, tak jak mówi moje dziecko, bo to wtedy czujemy się, że jesteśmy docenieni po prostu. To tak tytułem wstępu. Tak. A teraz... Bardzo nam brakuje waszych komentarzy. Znaczy, nie... To się nazywa żebranie o lajki. To nie jest żebranie o lajki. Po prostu no, doceniamy to, że albo wam się podoba, albo wam się nie podoba. Nieważne. Więc... Liczymy się z każdą opinią, jeśli jest rozsądna i po naszej... I po naszej myśli. Chyba, że ktoś znowu napisze, że powinienem się odchudzać. Wtedy się obrażę, zamknę w sobie i przestanę się wypowiadać na tematy motoryzacyjne. Naprawdę, to było przykre. O, i to jest kombi. I to by się nadawało do naszego porównania dzisiejszego. Dokładnie tak. Jako taka trochę szlachetniejsza alternatywa. Ale dzisiaj mamy porównanie zupełnie inne niż zwykle robimy, bo mamy porównanie z sensem. Nie. Dwa kombiaki, po drugie w podobnej cenie. Tak. Po trzecie dla ludzi w kapeluszach. Też. Po czwarte praktyczne. Bardzo praktyczne. Znaczy, praktyczne, potwierdzam, praktyczne. Tu mieszczą się dwumetrowe drzwi normalnie. Po piąte... Tak naprawdę, jak komuś takie auto nie jest potrzebne, to nie chciałby go mieć. O Boże. Więc zacznijmy od tego, że tutaj mamy Skodę Fabię kombi. Żeby wszyscy wiedzieli, najlepszy samochód na świecie, najszybszy, bo biały, a wszystko, każda biała Fabia jest najszybsza. Bo pod maską mamy silnik o pojemności imponującej 1,2 litra. Wiecie ile to jest? To jest karton i szklanka mleka. No. Chciałem zwrócić uwagę na... No. No i co? Wygłuszenie maski chciałem jest śladowe. Kuny nie wyjedzą. O, kuny nie... O, zaleta. Zabezpieczone przed kunami. Na działce kuna nie zje. No. No. Więc tutaj mamy 1.2 TSI, tak? 110 koni. Tak? Tak. Ale już tego silnika zasadniczo w ofercie nie ma, gdyż został zastąpiony przez silnik o pojemności kartona mleka, ale o takiej samej mocy, czyli 110 koni mechanicznych. Kartonu. Karton mleka ma 110 koni mechanicznych, karton. Zapamiętajcie. Tak, dokładnie tak. Litrowy silnik teraz jest tutaj pod maską największy benzynowy. Znaczy jedyny benzynowy to jest litrowy, tylko ma różne moce i... O, 530 litrów według danych technicznych. Nie! Nie no, o, wieś, no tutaj... Nie no. No, jest. Piękny bagażnik, miejsce koło na, jest, miejsce na butle z gazem jest. Bo prędzej czy później w takim aucie butla zawita, to nie. I bagażnik jest faktycznie. Nie ma innej opcji. O, a tak, o, to na, muszę przyznać, że to szlachetne, bo to, tak. Powiem tak, jak wiozłem drzwi tym samochodem, myślałem, że zmieszczą mi się. Ale jednak okazało się, że trochę wystają. Przed chwilą mówił, że się mieszczą drzwi. No, trochę wystają, ale uwaga, Audi robi naprawdę super smycze. Potrzymaj, pokażę wam, do czego użyłem smyczy Audi. Zrobiłem sobie tak, proszę bardzo. Bo drzwi wystawały, żeby klapa nie była cały czas. I tak sobie zrobiłem elegancko, o. Także drzewko na działeczkę da się przewieźć. O, tylko potrzebujecie smyczy Audi. I powiem wam tak, 20 km i smycz cały czas jest cała. No. Wzruszająca historia, prawda? Jeśli pojedziecie takim samochodem po drzwi i zapomnicie o jakichkolwiek pasach do mocowania ładunku, żeby wam się te drzwi nie wysuwały, to mamy... Pas bezpieczeństwa, który zapowiada, ja że... Ja się kręcę. Zapowiada, że z tyłu może usiąść bawarski miłośnik piwa. Albo czeski miłośnik knedli albo i piwa. I piwa, dokładnie tak, bo i... pas jest naprawdę długi, ale jak te drzwi wystawały, to normalnie do tego miejsca. Jakaż pasem... tu jest rozpusta, jeśli chodzi o pasy. Pamiętasz tą Toyotę, co to teraz kolega Jarosław nią jeździ? To na tylnej kanapie to tego pasa jest 3 razy mniej. No, a tutaj proszę a bardzo. A tutaj? I to jest bardzo cenne. A może to jest po to, żeby jednym pasem zapiąć wszystkich pasażerów na tylnej kanapie? Nie. Jaka piękna, ładnie przeszywana tapicerka o wzorze rombowym. Tak, sportowa. Sportowa? Sportowa. O.
sportowa. I uchwyty Isofixu bardzo fajnie widoczne, tak, to akurat jest fajne. I te szlak, białe przeszycia dodające szlachetności. No i usiądź, zobacz, tu jest miejsce nawet dla dwóch osób. O, i stąd widzę, jakie piękne takie dodatki z żeniby z amelinium. Tak, tutaj wszystko masz na miejscu i prosto jest, chłodzi jak zła. No, to fakt. Jak w faworytce prawie, że. No i teraz wiesz, ustawisz fotel na siebie, usiądź za sobą, no. No. Ale ja tu mam miejsce. I to szlachetne. Lubisz jak nogi do góry ci. To szlachetne aluminium. Czy bardzo szlachetne aluminium. Nie, zostaw, bo zetrzesz. Tu mikrony tego. Już mamy radio, jeszcze nie z tych nowych, tylko te takie stare. No, zegary proste, wszystko pod ręką. No. No dobrze. Doskonałe auto dla emeryta. Każdy się odnajdzie. Tak. Poza emerytami tymi autami jeżdżą również przedstawiciele handlu. I to są najszybsze samochody na autostradzie. Tak. Są to jednocześnie i najszybsze, i najwolniejsze, bo zależy, czy się trafi na emeryta, czy na przedstawiciela handlowego. Zadziwiające. Takie skrajności. Tak, zadziwiające, jakie mogą być. I auto dla każdego. No! Nie tak dawno temu spodziewaliśmy się, że z Fiatem nie będzie dobrze i że w ogóle być może znikną z rynku samochodów osobowych. Bo ile można sprzedawać pięteczki? Gdyż albowiem już powoli dochodziło do takiej sytuacji, że samochody w salonach w zasadzie zasługiwały na żółte tablice. Po pierwsze, konstrukcje były dosyć wiekowe, a po drugie, te samochody tam stały w tych salonach, zanim ktokolwiek się za nimi obejrzał i sprzedawane były po latach. Przynajmniej trawy nie musieli kosić pod samochodami. Nie musieli, absolutnie. A teraz, słuchaj. Wiem. Wiesz? No wiem. Wiesz. No, wiem. No, to powiedz to do kamery. Wiem. W maju wszystkich Fiat zaskoczył, znaczy wyniki sprzedaży wszystkich zaskoczyły w maju. Może następne pożądany miesiące będą lepsze, samochód. Bo nie wiem ile zajmie Alanowi montaż, a mam nadzieję, że będzie szybko, ale najpopularniejszy samochód wśród klientów indywidualnych to po pierwsze... Ludzie, Polacy! Ale nie, zaczekaj, Polacy ale to nie tylko, nie bo firmy. Też załapał, a nie, załapał się też do dziesiątki najchętniej kupowanych przez floty. Ale do dziesiątki, i wyprzedził jest... Passata. No. Zatkało, kakao? No. USA ci? No. Po pierwsze, sprzedano więcej niż Passata w maju. Po drugie, klienci indywidualni zaczęli kupować ten samochód. I ja wcale się temu nie dziwię, bo za te pieniądze jest to całkiem rozsądna propozycja. No. W miarę duży, w miarę praktyczny. W miarę prosty. Za rozsądne pieniądze, o czym powiemy potem oczywiście. Dokładnie tak. My nie zdradzajmy wszystkich szczegółów. Nie taki obrzydliwy wcale, no. Nie. Jeżeli ktoś nie szuka czegoś skrajnie nowoczesnego. Tylko nie kupujcie sedana. Dobra. Nie powiedzieliśmy, co tu jest. No 1.4 Tidget. I musimy się poprawić, bo on występował w innych modelach. Poprawialiście nas. I tak, kiedyś czytamy komentarze. Kiedyś w filmie nakłamaliśmy strasznie. Gdzie ten silnik był? To jeszcze tym razem nie będziemy mówili. To... Ale to jest dobry silnik. Sobie sam. Dobry silnik, sprawdzona jednostka. Tak. Całkiem nie głupia. O! Proszę, mieści się bagażnik rowerowy. Ale bez rowerów. To ja zaraz poczytam mi co. O. No i nie wydrukował mi danych. 530 litrów. A nie, przepraszam, 550. No. A w Fabii mamy 530. I pod spodem mamy tu, nie pokażę, chyba że pokażę. Nie, pokaż, bo to jest ważna rzecz. Tak. Ja bym chciał na to zwrócić uwagę, tylko musisz wyciągnąć. Ja tak. O. Bo. Tutaj mamy coś takiego, taką podwójną podłogę. Na pierwszy rzut oka bagażnik nie wydaje się wcale aż tak przestronny. Ale ja mam niespodziankę, bo w Fabii na przykład za takie coś, że tutaj mamy podwójną podłogę, to trzeba dopłacić. A tu jest w standardzie. Ha. Ale to, że mamy podwójną podłogę, i w standardzie mamy automatyczną. Przepraszam. To mamy też pełnowymiarowe koło zapasowe, za które też trzeba dopłacić, ale w każdym samochodzie teraz trzeba dopłacić. Za ślepka na dużą butlę. To tylko dla tych, co kupują samochód z fabryczną instalacją gazową, a może być z fabryczną instalacją gazową. No właśnie. No. No tak, ale tutaj wszystko jest zabudowane, gołej blachy nie widać tam, gdzie być. Plastiki są... Plastiki są plastikowe. Budżetowe, no. Ale... Mieści się bagażnik rowerowy. O. Na styk! Ale się mieści. Proszę bardzo. Teraz włóż go do Fabii. Też się mieści. No. Włóż go do Fabii. Albo... No i od razu widać, że bagażnik szerszy jest w Fiacie Tipo. Nie musimy żadnych miarek, proszę bardzo. No. No węższy. No. I po to dźwigałem? Tak. Tutaj jest więcej miejsca, bo to jest większy samochód. I to nie tylko na zewnątrz, ale też w środku. Jest szerzej. No.
przyjemnie jest, no tak? Przyjemnie to nie jest. No i tak swojsko. Tak. Tak swojsko jest, no. Ktoś, kto kupił sobie kiedyś nowego Poloneza. Niby nowy model. I już go właśnie zezumował, bo mu zardzewiał. To tak, to może poczuje przez sentyment. Tak. Przez sentyment, no. No to ale zobacz, był taki wszystko, nowy samochodem, wszystko jest takie solidne, toporne, mięsiste. No i bardzo dobrze, no. A Fabia jest taka cienkoplastikowa, no. Cienkoplastikowa, jak to ładnie brzmi. Cienkoplastikowa, a tu jest taki chamski. Przecież masz automatyczną, toporny. I masz automatyczną klimatyzację. Jaki no. Mam telewizor z przodu. Deska rozdzielcza. Tu też wszystko jest proste. Toporno, topornie. Ale przejrzyście. Przejrzyście, topornie, też emeryt pokrętła, sobie da radę. Automatyczna klimatyzacja. Sześć biegów. Sześć biegów. Ile tam masz biegów? Sześć. Remis. Do przodu, jeden do tyłu. Właśnie. Klimatyzacja automatyczna, klimatronik to nie, z czujnikiem tu nie wilgotności ma. Tu nie ma. No ale jakbyśmy chcieli, żeby była taka sama jak w Fiacie. Ale po co mielibyśmy chcieć? Bo ja bym chciał. Czujnik wilgotności? Tak, z czujnikiem wilgotności, automatycznie ściemniającymi się lusterkami, to ciekawa konfiguracja, tak. Jak chcesz... romantycznie. Tak. 1400 zł. Zapasowe koło stalowe 350, trójramienna, skórzana, sportowa kierownica to, 600, to. Tak. Ona jest sportowa? Tak. Raczej koło sterowe jest takie. Nawigacja, Amundsen, kolorowy ekran, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. 3400 zł. Ale żeś się naczytał. No bo będę czytał. RDS Carmenu. No, to normalne no przecież. No. Light and Rain Assist. Ustalmy, czy się wczuwamy w rolę działkowca, emeryta, czy przedstawiciela tak, handlowego, młodego, już, dynamicznego. Już tłumaczę tobie. Przejeżdżamy koło szkoły, jesteśmy handlowcem, czyli... jedziemy szeroką drogą trzypasmową, jesteśmy emerytem. Przy szkole wolałbym nie, jednak ja mam sumienie. Panie Robercie, co ja coś tu muszę o tym samochodzie mówić, on jest nudny jak flaki z olejem, jest absolutnie poprawny, jeździ poprawnie, przyspiesza, bo przyspiesza, tak. Jak wykonuje taki ruch kierownicą, to skręca. No a żeby miało mniej więcej to samo na pokładzie z Fiat Tipo, to trzeba zapłacić 75 670 zł, a to jest mały samochód, no. Z dużym bagażnikiem to no fakt. Niby mały, ale w środku taki nawet w miarę przestronny, jest absolutnie poprawny. No dobrze, no i sztuka. Przestronny, no połóż rękę na podłokietniku, no i co? No i gdzie przestronny, no? No jak na taki nie za duży, to on jest jak cię mogę, no. Miejsce nad głową jest nawet. No jest, mimo szklanego dachu. Mimo szklanego dachu. Czytelnicy mówią, że jazda z Skodą Fabią to wstyd. Gdzie ci tak powiedzieli? Piszą cały czas w komentarzach. Ależ skąd? To jest... no. To jest przecież jeden z najchętniej kupowanych samochodów przez Polaków. I gdzie pojechałeś, no? No co, jedziemy pod jakieś ogródki działkowe, czy nie? No tam to zrobimy akurat szał. No i Tipo chyba by miał większe branie jednak. Co więcej, dłuższe grabie się zmieszczą. Po pierwsze dłuższe grabie, po drugie jednak większy samochód, większy prestiż. Tak. Cóż. Takiego brania wśród emerytów nigdy nie miałem. Tak, rzeczywiście jak się pojawiły pierwsze egzemplarze Tipo, to ludzie zagadywali. Dopytywali no, o ten kombi samochód. Tak. Znaczy sedana też, no. Ale jedziemy teraz z Fabi. Co byś chciał mi jeszcze powiedzieć o tym samochodzie z skórą na kierownicy? Nic. No i to właśnie taki samochód jest. Nic. Ja o nim nic nie mam do powiedzenia. Nawet całkiem mało pali. Coś złego masz do powiedzenia? Zaraz tutaj pokażę jakiś zasięg. 15,2 średnio. Ale to od uruchomienia. O, 7,1 długookresowo. 7,1. Dobry wynik. Jak na 1-2 to super wynik. Dobrze, czy możemy już odstawić ten samochód? O nim nie ma co gadać. No. Możemy. Dobrze, ile kosztuje jeszcze raz? To tam 58-59 tysięcy tak, złotych. Jeszcze, dokładnie jeszcze. Tak. Ale no, żeby tak. Mieć na pokładzie to samo co w Fiacie Tipo, to musimy trochę rzeczy dokupić. No. Klimatyzację automatyczną, jakieś tam dziwne uchwyty, przyciemniane szyby. No, parę tych rzeczy by się znalazło. No. No to wtedy cena osiągnie tak w granicach 5000 zł. Jeszcze raz. 5000 zł. 75 tysięcy złotych. 75 tysięcy złotych. Za kombi klasy B. Poprawny samochód. Czekaj, ty. Superba można kupić za 86 w podstawie. A co on wtedy ma? Nie wiem. Silnik 4 koła i kierownicę, no. A Octavia 65 w podstawie kosztuje. No widzisz, pierwsze wrażenie, inny samochód. Ale pierwsze wrażenie, tam były takie, tam podobno sportowe fotele. A tu są wygodne. A tu są wygodne. No właśnie.
właśnie. A to są wygodne, tak fajnie się w nich siedzi. Zupełnie inna klasa samochodu, mimo że cena podobna. Tak. To tutaj to jest kawał samochodu. On nawet jak na samochód kompaktowy jest duży. Jest spory. Jest taki mięsisty, taki bardzo toporny. Ale wiesz co, ja lubię takie samochody. Ja mi się... Ja to odpowiada, no. No je. Jest zupełnie niefinezyjny. Ale jesteśmy tendencyjni. No. Ale wiesz co, bo to, poczekaj, bo my reprezentujemy firmę, która ponoć cały czas lansuje grupę Volkswagena. Ale są tacy, co piszą, że jesteśmy piątą kolumną. W sensie, że my tak niby się naśmiewamy z tych Volkswagenów, żeby wszyscy robili nam na złość. Tak. To sprytne jest. Patrz, tak. Na to nie wpadłem. Tak. Masz jakiegoś Volkswagena prywatnie? Nie. I w życiu nie miałem. Ty miałeś na pewno. To pewnie tak, no. A ja nie miałem. I mam teraz samochód, który ma silnik Volkswagena. To jest najgorsza rzecz, to mało się. Ty patrz. Tutaj dużo rzeczy jest w standardzie. O, zobacz, tutaj dopiero jakieś dopłaty. Na parę rzeczy trzeba było dokupić, żeby był mniej więcej tak samo skonfigurowany, po jak Skoda, żeby miał to samo na pokładzie. Po tym właśnie widać, że to nie jest Volkswagen. Tu masz standard. Tak. Standard. Jak kupujesz najbogatszą wersję wyposażenia, standard. Klimatyzacja automatyczna jest w standardzie i to już nie w najbogatszej wersji, tylko w tych niższych również. Bo w podstawowej jest manualna, a potem już każda następna jest trochę bardziej wyposażona, no, lepiej. No fajnie się tu siedzi, ja lubię ten samochód bardzo, nie ukrywam tego. Nie nowoczesny. Nie nowoczesny, tak jak ja. Nie no, ty jesteś nowoczesny. Tak, po czym wnioskujesz? Awangarda polskiej motoryzacji. I opływowy jesteś. A tak, opływowy na pewno. Kierunkowskaz jakiś coś. No i zawieszenie bardziej komfortowe. Bardziej komfortowe, właśnie zawieszenie to jest takie fajne, no nie dobija. Terenowe auto. I po szutrze jeździłem tym samochodem. Prześwit. Silnik, jak Ci się podoba? Podoba mi się, on jest fajny. On niespecjalnie jest paliwożerny. Rozpędza się. Też prędkości. Po autostradzie tym samochodem gorzej się jeździ, ale bo tak 140 to jest taka optymalna prędkość. Znaczy szybciej nie wolno. No. Chyba, że na niemieckiej. Chyba, że na niemieckiej, na którą to tak regularnie wyjeżdżasz. To potem już jest źle. Ale wiesz co Ci powiem? A jeździłeś Fabią przy takim wyraźnym wietrze bocznym? Jeździłem. I co na autostradzie? No miota nią jak szatan, no. No miota nią jak szatan, w związku z tym chętnie bym tego Fiata skrytykował. Ale to muszę, nie ma za co. Muszę skrytykować te auta porówno. Niestety oba zachowują się tak samo. Przy wysokich prędkościach szału nie ma. Mimo że Fabia wydaje się taka bardziej zwarta, sportowa i sztywna, to szału nie ma. Przy dużych prędkościach. Przy dużych prędkościach. Przy małych tak. Jeździ trochę żwawiej. Teraz jedziemy jak emeryt. Zużywa rozsądnej ilości paliwa, też pali koło siódemki. Dużo miejsca ma. Duży bagażnik. Ma dużo miejsca, duży bagażnik. Ale jest Fiatem. Czy rozumiesz tych ludzi, którzy kupują te samochody? Rozumiem. Ja też. Bardzo no. Rozumiem. Jakbym sobie kupował, jakby szukał takiego samochodu prostego. Niby to jest inna klasa samochodu niż Skoda Fabia. Ale pieniądze podobne. Pieniądze podobne. A za podobne pieniądze dostajecie jednak stanowczo więcej samochodu. Dokładnie tak. Który tak naprawdę nie będzie miał wcale wyższych kosztów eksploatacji. No. A jak nie widać różnicy, to po co? Więc z tych dwóch. Tipo. Zdecydowanie. Nasz tip to Tipo. Nasz tip to Tipo. O kurde. No mi suchar. Czekaj, bo jeszcze nam wymyśl to... Wymyśl lepszego. Bo jeszcze nam to ukradną. Głodny. Na billboardach potem powieszą. Nasz tip to Tipo. No. Robert poleca. Robert poleca. Żanet, to coś innego. To płyn do podwozia.